pan jeden radny jest na pewno dobrze, ale sam radny jest nie tak dawno, ale też po prostu jestem rolnikiem w gminie Miłosław, mieszkańcem. Jestem byłym rolnikiem, a nie będę się ale proszę Państwa, no my wojowaliśmy z nimi od dość dawna. Najpierw było to coś takiego, że nam próbowano mówić, że to jest piękne, że to jest wspaniałe, że to jest tego najprawdopodobniej inwestorzy, którzy znaleźli się w waszej gminie tak samo. Byli słuchając burmistrza środy, to ja bym słyszał burmistrza Miłosławia, czy ja bym słyszał kiedyś burmistrza Wrześni. To są dokładnie słowa, które wypowiadają inwestorzy, a trzeba wiedzieć wyraźnie, że oni po prostu walczą o swój interes, bo trzeba powiedzieć, że oni mają 1 000 000 złotych na każdym wiatroczku 2-megawatowym nie przychodu, lecz zysku. To jest taki pieniądz, o który każdy człowiek, który chce zrobić pieniądze, będzie to robił, bo takie jest życie, że ludzie lubią pieniądze, ale ci ludzie postępują bardzo nie w porządku, ponieważ można robić pieniądze, ale te pieniądze muszą być robione z poszanowaniem woli innych, z takimi różnymi uwarunkowaniami, które mówią wyraźnie, że nie należy nic na siłę. W naszej rzeczywistości jest to w ten sposób powiedziane, że no, po prostu przychodzą sobie do człowieka i praktycznie czynią umowę przedwstępną, można tak to określić, inwestor z rolnikiem. Następnie idą z tym do gminy i gmina i mówią jej, że dostanie to, to, to i to, ale musi uznać to za właściwe. No i po prostu gmina oczywiście mówiąc, że to będzie około 100 tysięcy z jednego, no to policzy sobie raz i mówi, będziemy mieć pieniądze i tyle. Tak właśnie było i w naszym przypadku. No po prostu nam się trochę to nie spodobało i poszliśmy sobie do sądu. Poszliśmy sobie do sądu z nimi i najpierw poszliśmy do kolegium odwoławczego przy wojewodzie polskim. Następnie oni uznali, że nie mamy racji, poszliśmy do sądu i w sądzie po prostu wygraliśmy tę sprawę. Jedną, drugą, trzecią. Także inwestor po prostu niedługo myśleliśmy, że nas opluje na sali sądowej, bo takie dostał dziwne kolory, że aż było miło popatrzeć na niego. No, co tu dużo mówić, po prostu było tak, że po chwili zaczęli znowu. Jedno niby przegrali, też za jakieś 2 miesiące zaczęli od nowa. Od nowa to się wszystko dzieje. No trzeba powiedzieć, że jak to było kiedyś, teraz nie pamiętam w jakim miejscowości, w jakiej gminie, w każdym bądź razie to była na Dolnym Śląsku. I tam radni, uważam, że godni pochwały, po prostu uznali, podjęli uchwałę, która wyraźnie powiedziała, że w tej gminie wiatraków nie będzie i koniec. Zaczęli robić im wymówki okropne, zaczęli oczekiwać na nich, że są tępakami, że są wieśniakami, że są takimi tam różnymi. I powiedziano, nic się nie przejmujcie, my tu i tak wrócimy i tak nasze będzie na wierzchu. No, tak jak w naszym przypadku to było takie coś, że on powiedział, że on jest w Warszawie, on jest pokoleniem, rozmawiać nie zamierzył. A ja mu powiedziałem wyraźnie, no wie pan co, być może, że tak, wie pan, ale Wielkopolanin to też jest człowiek i nawet bym powiedział dość hardy. Jeżeli pan uważa nas za śmieci, to vice versa. Obraził się niesamowicie i nasi radni na mnie nalecieli dość żwawo, że ja obrażam pieniądze, które przychodzą do gminy. Ale on może obrażać, tak? On może, bo nie jest wielkim obrażam. Ja my przyszliśmy i mieliśmy zamiar wejść na sesję, czy mieliśmy zamiar w ogóle wnieść ten temat na sesję, tak jak tutaj było u Państwa, no to tutaj radny wniósł i bardzo to ładnie wyszło. U nas musieliśmy wejść, można powiedzieć, przez tylne drzwi, bo nie szło tego wprowadzić, ponieważ u nas jest sytuacja, która jest zależna, bo tak przewodniczący rady i zastępcy mają u siebie wiatrak, nikt więcej. Ale przepraszam, pojedyncze. Ten jeden tutaj, to nie wiem, czy Państwo znacie pana Świtka z Pączyna, on miał 5. Sam. Pan Sobczak, jako ona... Uprawia tu siebie, czy już nie? Leży do góry brzuchem. Leży do góry brzuchem, jak tylko ma kasę? Pani nie obserwuje jego osoby, ponieważ mnie denerwuje, ale
każdą drogą, więc wolę go nie widzieć. Soczoka widzę, bo akurat musi do mojego przejeżdżać, więc kiedyś dawniej, jeszcze jakieś 5 lat temu, mówiliśmy sobie tak, a teraz popatrzymy zupełnie. I no serio, ale to już jest co innego. Proszę Państwa, jest, ja kiedyś miałem taką uczelność, że powiem prowadzić, znaczy zapytać się pana Weissa w dzisiejszym programie, czym są te dźwięki zdaniem nauki i czy to jest coś groźnego i niebezpiecznego i czy mamy się czego obawiać. No, pierwsza, no on podjął temat i zapytał się niby ludzi, którzy na tym się znają i powiedziałem, że absolutnie skąd jest tak wspaniałe, jest tak piękne, żeby tylko siedzieć pod tym i po prostu patrzeć. No, Liga walki z wiatrakami się z hałasem obudziła i strasznie rozgniewała i zaczął profesor Jaszczuk tam no po prostu się domagać, żeby po prostu nie kłamali, żeby ci ludzie nie kłamali, żeby powiedzieli prawdę. I udowodnił, że ci naukowcy, którzy się wypowiadali, że to jest tak piękne, to tak po prostu jedna pani to była żoną wielkiego człowieka, który finansowo jest zaangażowany w te wiatraki, bo jest w półce. No i oczywiście dla nich to jest wszystko bardzo ładne. I powiedziano różne rzeczy i nie wiem, czy tu Państwa również inwestorzy mówili, że jest 100 decybeli, to jest odgłos serca pracujący, znaczy odgłos serca człowieka, który pływa na przykład w basenie. Taki sam ma siłę wiatru. Ci profesorowie mówili, że oczywiście to są wielkie trudno, ponieważ 100 decybeli to występuje przypadkiem, w takim przypadku jak uderzenie piorunu. Tylko, że tu mamy akustykę, można powiedzieć, powyżej iluś tych herców, a tam jest poniżej iluś tych herców, ale organizm chłonie tak samo. Proszę Państwa, no to jest coś takiego, jakbyśmy ciągle byli i raz przy razie uderzał piorun. Albo byłby nad Bałtykiem sztorm. Kto był, a na pewno wielu Państwa było, wiecie, jak wygląda sztorm. Po prostu przez całe pół godziny jest miło, a potem już nie. Na przykład miałem kiedyś okazję z moim człowiekiem, z moim sąsiadem, którym tak trochę mówimy, jestem dosyć mocno, być w Stanach Zjednoczonych, już po prostu mieliśmy przyjemność popatrzeć sobie na Niagara. Jeżeli ktoś lubi uszy stracić, to niech sobie tam podejdzie. To jest podobny hałas. Podobny hałas, który się nazywa 24 godziny na dobę 360. Proszę Państwa, to jest taka rzecz, jak Pan na przykład Sobczak, który wyjeżdża do pracy i wraca z powrotem, nie ma go 16 godzin, można powiedzieć, no, czy tam 12, bo długo tam pracuje. To wszystko dobra, bo to jakoś się zregeneruje, ale wszyscy chorzy, dzieci, jacyś ludzie, którzy są na miejscu na okrągu, ktoś pracuje w gospodarce i mieszka blisko, to 24 godziny na dobę, gdzie on ma to po prostu odreagować. No, proszę Państwa, ja podziwiam Państwa, że jesteście tak bardzo mobilni i że tak bardzo Was tutaj dużo się zebrało i że nawet prawdopodobnie wielu z Państwa ma zdanie takie godzinne, ale naszym zadaniem jest, abyście uwierzyli, że jeżeli chcemy mieć kłopot na następne pokolenie i jeszcze na następne pokolenie, to róbmy właśnie to, żeby to było. Powiedziane jest wyraźnie, że silnik wysokoprężny powoduje infradźwięki. Tak, tylko że silnik wysokoprężny przeważnie występuje na wysokości metra, półtora, a infradźwięki wywoływane są na wysokości szubka śmigła. A więc on po prostu rozsiewa, dlaczego minarety są na słupach? To żeby go daleko słychać. I ta fala nie ma żadnych problemów, ona się roznosi pięknie. I dlatego mówi się powszechnie, że do 2 megawatowego wiatroka to jest te w terenie, można powiedzieć, takim jak jest teraz, jest trochę fundowany, wystarczy 2 km. W przypadku, gdy przyjdzie zima, gdzie miasto jest, nie ma po prostu płonięcia przez glebę, to, proszę Państwa, jest 4 za mało. Jest 4 za mało i krótko mówiąc, ta fala, ona się tak ładnie odbija i sobie się przemieszcza. No, w swoim czasie już o 5 było pomyślenie, bo śmiali się ze mnie, tak jest, ale do tego doszło. Znaczy, po prostu znalazłem to gdzieś. Tylko okazało się, że nie można tego nakierować, bo to jest po prostu nękanie. Człowiek się robi niespokojny, człowiek się robi wrażliwy, nerwowy. To jest mniej więcej tak się człowiek zachowuje, jak góra w czasie halnym. Bierze, kurczę, dziabakę, idzie do sąsiada, mu ładnie podpisz. To rozbije człowiek za jakiś czas.
Skoro będziemy mówić. To są takie, może śmieszne rzeczy, ale no, prawdziwe. No, jeżeli, proszę mi uwierzyć, że badano, czy jakieś infradźwięków, to tak trochę dziwnie brzmi, ale po prostu ponoć z dużym natężeniem, jak jest samica słonia w ogóle, ona ponoć to by emituje tę falę. I słonie z 30 km odbiera się do góry i najmniej. Jak to się daleko rozchodzi? Proszę Państwa, najlepszą sytuacją byłoby, żeby to odpłynęło i żeby nie było u nas. W Polsce jest 2,6% naszej powierzchni, gdzie mogą wiatraki zaistnieć bez uszczerbku dla zdrowia i wystarczyłoby, żeby Polska się wywiązała z przyjętych na siebie zobowiązań i by to było wszystko dobrze. Wiadomo, tu ja powiedział, wasz burmistrz powiedział tak, ale jak to wygląda, inni mają, a my nie. Bo my o naszych ludzi. A przede wszystkim zadaniem radnego jest dbałość o wyborców. Dbałość o ludzi, którzy mnie wybrali i ja chcę żyć spokojnie, a jeżeli ja nie chcę mieć spokoju, to się wyprowadzą do wielkiego miasta. A jeżeli ja chcę być spokojnie, to się wyprowadzą na wieś. My tu siedzimy za spokojnie na wsi, a tu nagle hałas i tak przychodzi. No będzie to jest niemożliwe. To jest takie coś, że no, nie będzie się gdzie ukryć za chwilę, bo tak będą też, tak panie, gdzieś u nas jest też i na Biechowie, i na Lipie mają być, i na Skotnikach, i na Połczynie. Pięknie się przeprowadzi na gminę Dominowo. Potem tam sobie, ja mówię, że tak powiem, całkowicie zaludni, czy zasiedli, czy zalesi, jak ktoś tam się wytłumaczył. Przejdzie przez gminę Środa, wejdzie w gminę Kleszczewo i tak dalej. No. I nie będzie się gdzie ukryć, bo to będzie, no po prostu będziemy musieli się albo wyprowadzić, albo, no nie wiem co zrobić, ponieważ jeżeli ktoś ma na przykład rozrusznik w sercu, no po roku nie będzie żył. Po prostu tak go rozreguluje to, że po prostu się włączy. Założą następny, jeżeli zdążą. Chwilę znowu nie będzie, ponieważ niestety, ale fala długa, jaką jest inna,